obchody 38. rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność odbyły się w piątek w Suwałkach. Była msza święta w intencji ojczyzny i NSZZ Solidarność w kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przemarsz do Parku Konstytucji 3 maja, złożenie kwiatów pod Dębem Wolności i okolicznościowe przemówienia. W uroczystościach wzięli udział byli działacze, przedstawiciele służb mundurowych. Głos zabrał Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz Grzegorz Mackiewicz, przewodniczący Rady Powiatu Suwalskiego. Strajki sierpniowe i że Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność stworzył fundament dla niepodległej, dla suwerennej Rzeczypospolitej. Nie byłoby dzisiaj Polski wolnej i niepodległej, gdyby nie sierpień 1980 roku, gdyby nie Wielki Ruch Solidarności. A więc Ruch Solidarności, 10-milionowe rzesze członków, to był potężny, największy zresztą w dziejach ruch pokojowy, społeczny, doprowadził do zmiany losów Polski i zmiany losów Europy. Wtedy wobec zła, wobec totalitaryzmu, komunizmu, wobec uzależnienia Polski od wschodniego mocarstwa. Mamy naprawdę duże zobowiązanie wobec tych osób, które walczyły wtedy, które ponosiły ofiarę, które były, ciężko też doświadczyły los, później władze komunistyczne. Musimy o tym pamiętać i musimy spełnić te dziedzictwo Solidarności. W jaki sposób? W sposób taki najbardziej oczywisty. Być aktywnym. Być aktywnym po to, żeby zmieniać nasze miasto, Polskę. Po to, żeby faktycznie te ideały Solidarności były zawsze z nami. Żebyśmy o nich pamiętali, nie tylko dzisiaj przy okazji święta, ale codziennie. Tego samego dnia oddzielnie kwiaty pod Dębem Wolności złożyły też władze miasta na czele z Czesławem Rękiewiczem, prezydentem Suwałk. Hołd oddała też delegacja z 2. Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach. NSZZ Solidarność to ogólnopolski związek zawodowy powstały dla obrony praw pracowniczych, który był głównym ośrodkiem opozycji przeciw komunizmowi i władzom Polski Ludowej. Związek został zarejestrowany na mocy tzw. porozumień sierpniowych podpisanych między rządem i komitetami strajkowymi w 1980 roku. Po fali strajków i protestów, która ogarnęła wtedy kraj, inicjatorami strajku byli Bogdan Borusewicz, Jerzy Borowczak, Bogdan Felski, Ludwik Prądzyński i Lech Wałęsa, który stanął na czele komitetu strajkowego. Pokłosiem podpisania porozumień była zgoda rządu na utworzenie nowych, niezależnych, samorządnych związków zawodowych, prawo do strajku oraz transmisję niedzielnych mszy świętych w radiu i ograniczenie cenzury.